Cześć, witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym krótkim filmie instruktażowym. Tym razem, jak widzicie po tytule, biała szałwia i jej zamienniki. Mam nadzieję, że ostatni łyk kawki ze mną, że dojdziecie, przyjdziecie, zobaczycie. I oczywiście zapraszam do lajkowania, łapkowania. Nie, tu się nie subskrybuje. Nawyki z YouTube'a. Ale słuchajcie, bardzo często jest tak, że my się tak nastawiamy, że jedno właściwe zioło, tak jak ta biała szałwia, że to ma już wyczyścić wszystko, a tak naprawdę tutaj na polskich ziemiach, w naszych warunkach jest mnóstwo zamienników, które można by było wykorzystać, które są a tańsze, b skuteczne, dlatego że co ja uważam? Uważam, że jeżeli znajdujemy się na danym terenie, wykorzystywanie energii danego terenu jest bardzo ważne. Bardzo ważne z tego względu, że po to się narodziliśmy tu, a nie gdzie indziej, żeby to wykorzystywać. I oczywiście ja używam białej szałwii, nawet z ołtarza sięgnę. Mamy tutaj białą szałwunię użytą. Bardzo często pytacie, czy cały pęczek trzeba spalić. Nie, zobaczcie, ja po prostu nadpalam, okadzam, gaszę, nie ma problemu. Zawsze gdzieś tam u mnie ta biała szałwia się znajduje, ale również taka wiedza o zamiennikach jest bardzo istotna, bo można wykorzystać energię naszego terenu. I pierwszy zamiennik, słuchajcie, no my tutaj w tej branży ezoterycznej nie do końca musimy być bardzo kościółkowi, ale Matki Boskiej Zielnej i święcenie wianków było po to, by przenieść ten pogański zwyczaj okadzania potem no, na ten katolicki grunt. Więc zioła z wianków, które się plecie z intencją święci, potem te zioła z wianków są świetnym zamiennikiem do oczyszczania zamiast białej szałwii. Ale no to wiadomo, że to już trzeba włożyć energię, wybrać się na łąkę, pozrywać. Natomiast jest kilka ziół, które też mają właściwości oczyszczające, a może nawet o tym nie wiemy. Warto by było się dowiedzieć, więc zaraz Wam o tych kilku ziołach powiem. I to autentycznie nie są wszystkie zioła, ale myślę, że takie trochę łatwiejsze do zdobycia i mogą się znaleźć również w każdej kuchni, więc warto czasem, wiecie, wchodzicie, czujecie złą atmosferę, bierzecie miętę, działa. Na tej zasadzie warto działać. No, witam tych wszystkich, którzy są na czatach i przechodzę. Słuchajcie. Wawrzyn, drzewko laurowe. Pierwsze ziółko, które bardzo ładnie oczyszcza. Chroni przed atakami wampirów energetycznych. Czyli jeżeli na przykład wiecie, że pojawi się w Waszym domu ktoś, z kim Wasze energie nie współdziałają i nie współgrają, wypalenie listka drzewka liścia laurowego bardzo ładnie podnosi wibracje domu i chroni przed atakami wampirów energetycznych. Bardzo ładnie wawrzyn odbija klątwy, bardzo ładnie działa na oczyszczanie energetyczne ludzi i pomieszczeń i bardzo ładnie wzmacnia naszą intuicję ku przepowiadaniu przyszłości. Więc jeżeli zajmujecie się kartami, chcecie powróżyć sobie bądź komuś, również spalenie liścia laurowego jest bardzo korzystne. I również jest taka fajna, taki fajny motyw, że liść laurowy spełnia życzenia. Wystarczy to życzenie napisać na listku i ten listek spalić. Czyli mamy pierwsze w kuchni dostępne ziółko, które może być fajnym zamiennikiem białej szałwii. I słuchajcie, przepis na kąpiel ochronną z właśnie wawrzynu. Czyli bierzemy 5 listków laurowych, pół szklanki soli, ocet, najlepiej jakiś łagodny typu balsamiczny i szklanka wody źródlanej. To wszystko mieszamy i ta kąpiel ochronna z dolaniem tego wszystkiego do naszej kąpieli chroni naszą energetykę. Natomiast jeżeli chcemy oczyścić się, proporcje są takie same. 5 listków laurowych, pół szklanki soli, ocet balsamiczny, szklanka wody, ale burzowej, dlatego że wtedy oczyszczamy. Co to jest woda burzowa? Jak będzie u Was burza, wystawcie sobie wiaderko, kubeczek na zewnątrz i nabierzcie takiej wody. To jest właśnie woda burzowa. Ja na przykład mam u siebie na ołtarzu bardzo często mieszankę różnych wód z lodowca.
ludzie wszędzie są, jednorożce wszędzie są i przywożą, i przysyłają ze źródełek świętych, z morza, z oceanu. Skąd ja nie mam wody, to ho, ho. Burzową też mieszanka i działamy, i magikujemy. Także tak to wygląda. Czyli mamy listek laurowy. Drugim fajnym zamiennikiem jest mniszek lekarski. Pełno tego po łąkach jest. I teraz tak, mniszek lekarski chroni przed wampirami, odpycha demony melancholii, czyli jeżeli mamy tę dziewiątkę mieczy u siebie w aurze, możemy wzmocnić swoją energetykę i nie być melancholijnym, nie mieć globusa. Łagodzi emocje i rozwiązuje konflikty, czyli też pięknie oczyszcza właśnie na tych poziomach energetycznych. Kolejna sprawa, kolejny zamiennik do oczyszczania, zamiennik białej szałwii, lawenda. Jeżeli macie w domu sytuacje patologiczne, jeżeli macie w domu sytuacje trudne między ludźmi, to wtedy lawenda, spalanie lawendy ułatwia wyjście z przemocy fizycznej, psychicznej i można w tym celu liście suszone, kwiatki suszone, lawendy spalać. Jak najłatwiej jest to robić. Nie każdy posiada węgielki trybularzowe. Sposób bez węgielka trybularzowego. Złotko, sreberko robimy w taką misię. Tutaj zwijamy, żeby mieć za co trzymać, bo to i tak robi się gorące. I nad świeczką. To się rozżarza i tak idzie dym. No i lawenda nazwana jest czyścicielem. I pomaga zasnąć. Jeżeli macie trudności w zasypianiu, to spalanie lawendy, okadzanie lawendą powoduje, że zmory znikają i można na spokojnie spać. Ja oczywiście tutaj lokowanie produktu polecam z naszego sklepu Pentagram. Olejek przeciwko inkubom i sukubom ochronny. Działa cuda. Śmierdzi niebotycznie. Niektórym się ten zapach podoba. Śmierdzi niebotycznie, ale odgania demony, no. One siarką, a my smrodem. I działa. Kolejna sprawa, która w większości domach jest, rumianek. Proste ziółko, a jakże zacne. Chroni przed złym okiem i klątwami. I odsuwa od nas toksycznych ludzi. To jest kolejna sprawa. Nasza szałwia. To jest taki z naszych ziem zamiennik szałwii białej, więc jeżeli mówicie, Boże, bo ta szałwia biała nie jest białą szałwią, ja wiem, że tam Ameryka Południowa, że te Andy, że te góry, że tam zbierają Indianie w kusych spódniczkach, w ogóle cała filozofia. Ich kultura, ich szałwia u nas ładnie działa, ok? Ale nasza szałwia działa tak samo. Ja nie jestem zielarką i ja na polu bratki może bym rozróżniła, ale można to kupić. Można to kupić fajnie, żeby to było z upraw eko, oczywiście z tymi wszystkimi założeniami czystości energetycznej, ale zioło, tak jak kamienie, same w sobie mają energetykę, więc tak naprawdę po prostu często działają. Joanna się pyta, suszone czy świeże? Wiesz co, świeże ciężko zadymić, dlatego suszone najlepiej. No i nasza szałwia również jest takim dobrym zamiennikiem białej szałwii, oczyszczającym. Zamiennikiem również może być sandał. Bardzo często z żywicy drzewa sandałowego robi się po prostu kadzidła. Pachną przebosko, są przecudowne i również tego można używać do oczyszczania przestrzeni, oczyszczania ludzi. Słuchajcie, bagno. Bagno to są te takie rosnące na brzegach jezior, zbiorników i dziwnych różnych rzeczy roślinki. Ja kiedyś potaplałam się do pasa w błocie, bo są ładne i wyrywałam. Jeszcze to było za czasów małoletnich, więc nie użyłam do okadzania, tylko sobie ususzyłam. Bagno przegoni z domu zło i mole. Mole, czyli oprócz tego, że insekty nam trzymane w domu nawet, a okadzenie przegoni z domu zło. Tatarak wygania z domu choroby. Dokładnie tak. Jałowiec, rewelacyjna roślina ochronno-oczyszczająca, odgania zmory, odgania złe energie i okadzenie zabija wirusy. Coś, co w zasadzie używamy kuchennie, czyli czosnek. Czosnek odstrasza złe duchy. I te wszystkie opowieści o wampirach, że się boją czosnku, dokładnie tak. Pamiętajcie, że nam się wydaje coś bajkowe, nam się wydaje coś dziwne, a to tak naprawdę właśnie tak działa.
bardzo często w filmach czy w bajkach jest dużo pokazanej magicznej prawdy. Tylko trzeba umieć to wszystko oglądać. Zoe się pyta, czy bagno to pałki wodne. No, dokładnie to. Bardzo ładnie wyglądają. Można się utaplać do pasa po to, żeby je zerwać. Czyli czosnek. Wiązki czosnku powieszone w domu odstraszają zło. Suszony czosnek, którym naprawdę sproszkowany suszony czosnek. Znaczy, trzeba to powąchać, żeby zrozumieć, ale bardzo dobrze odstrasza złe duchy. Czyli jeżeli Wam po domu stuka, puka, coś się dzieje nie tak, ususzcie, sproszkujcie, kupcie sproszkowany i sproszkowany czosnek, kadzenie. Fajnie Dorotę widać, jak przemyka w lusterku. Proszę Cię bardzo, przemykaj. Jeżeli chodzi o kolejną sprawę, taką może nie tyle oczyszczającą, co chroniącą, jest to jemioła. U nas w zwyczaju zrobiło się teraz wieszanie jemioły na Wigilię, potem ona schnie i taką ususzoną, no tak jak szałwia, weźmiecie liść ususzony, rozżarzycie, rozdmuchacie, działa. Taka jemioła chroni przed piorunami i uwaga, chroni przed czarami, także nie marnujcie tej wiszącej jemioły. Weźcie zawsze trochę listków, to jest dobry odczarowywacz czarów i chroni przed tymi czarami, żeby nikt na nas zakręcia nie rzucił. I ostatnia, no nie, nie ostatnia rzecz, ale wrotycz. Poświęcone w dniu wniebowzięcia Marii chroni przed czarownicami, czarownikami i diabłami. Czyli tutaj już mamy znowu nasze pogaństwo zaanektowane na katolicyzm. My nie musimy święcić, ale wrotycz właśnie chroni przed czarownicami, czarownikami i diabłami. Mało tego, nawet nie okadzanie, ale noszenie ziółka, czy to w woreczku mojo, czy takim ochronnym, właśnie wrotyczu bardzo mocno chroni. Ruta chroni przed topielcami. To też jest stara mądrość ludowa, ale też noszenie ruty odmydla oczy i widzimy, kto jest topielcem, czy kto ma złą energię. Adam się pyta, czym okadzić w miejsce, w którym mam odczucie, że doskwiera mi brak energii do działania i senność. Najpierw trzeba oczyścić, potem wzmocnić. To jest taka prawidłowość. Wszystkie te rzeczy, które wymieniałam, są dobre do oczyszczania. Natomiast wzmacnia bardzo mocno, na przykład cynamon albo starta wysuszona skórka pomarańczy. I można tak okazać. Przepis na kąpiel oczyszczającą po związkach, związku nieudanym jakimś. Garść ziół należy wrzucić do jedwabnego woreczka i ma to być nasza szałwia, nasz jałowiec i nasza jemioła. Szałwia, jałowiec, jemioła. Taki woreczek zamaczamy 3 razy. Znaczy może być gaza, bandaż, tak? Coś, co by przemokło. 3 razy zamaczamy w kąpiel, którą mamy wziąć i mówimy, co było, minęło, co było, nie wróci. Dzisiaj już w nowe idę, mój spokój powróci. Bardzo dobre zaklęcie, bardzo fajna kąpiel, oczyszczająca po związku. W momencie, kiedy czujemy, że nie chcemy już tej relacji, a coś nam gdzieś tutaj siedzi. Bardzo fajnie można się oczyścić. Pamiętajcie w ogóle, że 3-krotność, 9-krotność zanurzenia w magii ludowej działa cuda. I oprócz zanurzenia woreczka możemy również zanurzyć 3-krotnie głowę już w tej kąpieli. Rozmaryn oczyszcza, wzmacnia zdolności magiczne i odpędza koszmary. Tutaj można okadzić przed snem, ale można również powiesić garść suszonego rozmarynu po prostu przy łóżku. I teraz tak, rytuał ochronny z rozmarynem. Rozmaryn suszony, olejek rozmarynu, biała świeca, 2 niebieskie świece i sól. Zapalamy białą świecę, nacieramy, chodź Kicia, chodź. Nacieramy niebieskie świece olejkiem z rozmarynu, zapalamy te niebieskie świece, z soli usypujemy krąg. I zapalając, chodź, zapalając te niebieskie świece mówimy, chodź. Niech promień tych świec rozgoni zła zasłony. Od teraz jestem bezpieczna, od teraz jestem chroniony. Przywitaj się, grubciu, utyty kotku. Także możemy sobie właśnie taki rytuał ochronny z rozmarynem zrobić.
Kolejnym ziołem jest benzoes. Kolejnym ziołem jest właśnie ruta, chroni przed wampirami i tymi topielcami. Pokrzywa. Pamiętajcie, że wszystko, co ma kolce, co parzy, jest w magii stosowane jako zioło ochronne i oczyszczające. Także pokrzywa również. Olibanum i tutaj ta żywica przecudownie pachnie, można nią okazać naprawdę nie dość, że rewelacyjne samopoczucie, to jeszcze świetne oczyszczenie. No i oczywiście mirra, która broni przed negatywnymi duchami. Ja generalnie teraz znalazłam sobie resztkę mojej mirry, włożyłam ją do portfela i portfel mi bardzo ładnie pachnie, czyli tak też można. Kicia, kiciuniu. U mnie na kanale znajdują się filmy odnośnie oczyszczania białą szałwią. Tam są pokazane, przepraszam, kot. Pokazane zasady oczyszczania, odwrotnie do wskazówek zegara, 3 razy, 9 razy, 7 razy. To są zupełnie różne możliwości. Natomiast pamiętajcie, że okadzanie niekoniecznie musi polegać na tym, że biegamy w odpowiednią stronę, wymawiając szeptem niebotyczne zaklęcia, po czym, nie wiem, składamy w ofierze zwierzątka. Chodzi o to, żeby po prostu okadzić z intencją. I ta intencja jest najważniejsza w magii. Także, bo często pojawiają się takie pytania, czy ja dobrze okadziłam. Nie ma złego okadzania. Jest po prostu okadzanie. Fajnie, jeżeli na początku trzymamy się pewnych reguł. Kot. Dużo kota. Jeśli trzymamy się pewnych reguł, ale niekonieczne jest to naprawdę, że to musi być z takim totalnie pietyzmem. Pamiętajcie, że magia jest wolnością i w okadzaniu chodzi o okadzanie. Generalnie. Także nie pytajcie się mnie, czy dobrze okadziłam. Każde okadzanie jest dobre. Natomiast fajnie by było tak zrobić. Zamknąć okna, nadymić, a potem to wszystko wypuścić w pioruny. Otworzyć okna. I pamiętajcie, żeby już po oczyszczeniu naładować dobrą energią, dlatego że energia nie znosi pustki. Jak wyrzucimy coś negatywnego, to może się okazać, że przylezie co chce, a ma przyleźć to, co my chcemy. Więc dobrze by było, żeby na przykład użyć kadzidła z cynamonu, laski z cynamonu, która pięknie się żarzy i pali, czy to Palo Santo na przykład, do wprowadzenia dobrej energii w tą pustkę, którą właśnie wytworzyliśmy, tak żeby nie było problemu. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, że jest korzystny, że nie tylko biała szałwia działa. Generalnie w ogóle każde zioło ma swoje znaczenie, działanie, możemy intuicyjnie robić mieszanki. Polecam u nas zioła oczyszczające, rewelacyjne mieszanki, zioła na bogactwo, rewelacyjne mieszanki. W sklepie Pentagram w każdym jest w zasadzie nagrany filmik, jak tego używać, albo jest opis, jak tego używać, więc bardzo fajne mieszanki, ale pamiętajcie, że ja zawsze mówię tak, kto chce kupić, ok? Kto chce zrobić sam, ja Wam podaję mnóstwo przepisów i recept po to, żeby dla każdego było coś dobrego. I ja zarobię, i Wy wiecie, i każdy jest zadowolony. Są ludzie, którzy kupią, są ludzie, którzy zrobią samemu. Ja jestem Zosia Samosia, teraz jestem już Zosia Samosia plus Ludziosia, czyli ludziom też pewne rzeczy robię. Tak to wyszło. I wiem, że też są takie osoby, które DIY uwielbiają i będą tam robić po swojemu, a są ludzie, którzy po prostu kupią, wiedzą, że mają gotowy, dobry produkt. Także nie tylko biała szałwia, nasze zioła, nasze mieszanki również działają. Proszę oczywiście o polecanie tego filmu, umieszczanie na swoich fanpage'ach, stronach, gdziekolwiek tam nie pomyślicie. Myślę, że rodzaj takich mądrych filmików od czasu do czasu jak zwykle będzie się pojawiał. Oczywiście ten film również będzie na YouTubie, żeby można go było zawsze obejrzeć, ale nagrywam na Facebooku, żeby ruszyć fanpage. Dziękuję Wam bardzo za bycie, za wysłuchanie. Stosujcie. Uczcie się, spisujcie. To też nie jest wiedza, którą ja posiadam w głowie. Pewne rzeczy, które się non-stop robi, wiadomo. Ale po to są księgi cieni, czyli nasze magiczne przepisy, żeby mieć wiedzę ulokowaną w miejscu, gdzie zawsze można do tego sięgnąć. Także to nie tak, że jestem ekspertem, po prostu zielarka. Nie. Coś używam, coś wiem, to wiem. Parę przepisów mam, których na przykład używałam raz czy drugi raz, wiem, że działają, ale nie jest to stosowane permanentnie. Wiem, że działa, ale mam spisane i mogę się tym dzielić, więc tak to wygląda. Pamiętajcie, by zaglądać do naszego sklepu z tego względu, że teraz tak, rytuał czakralny pudełkowy będzie się szykował. Cały czas robię te numerologiczne na rok przepowiednie. Także dzieje się, są zioła na wszelkiego rodzaju rzeczy, właśnie mieszanki wybuchowe i już suszonych ziół, także też warto się w nie w razie czego zaopatrzeć. No a ktoś ma ochotę zrobić samemu, czy kąpiel oczyszczającą po związku, czy właśnie rytuał ochronny z rozmarynem,
czy tutaj była kąpiel ochronna właśnie z tymi listkami laurowymi. Proszę bardzo, przepisy są dla Was do wykorzystania. Także buziaki dla Was i do zobaczenia w kolejnych mądrych filmikach. Pa, pa. Z kotem na kolanach, który drapie.